Oficjalnie 4 432 tysiące złotych wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi do Dębicy. Środki mogą finansować także nieponiesiony jeszcze wkład własny do trwających zadań. Dotacje w ramach tzw. tarczy dla samorządów były zapowiedziane jeszcze w czerwcu. Zgodnie z zapowiedziami rządu i prezydenta Andrzeja Dudy, w które niektórzy nie wierzyli, myśląc, że to może pod wybory, ale wszystkie dokumenty już przed wyborami na to były gotowe, czekały tylko na zatwierdzenie w Senacie. No, na senacką większość rząd nie ma wpływu, więc musiało to poczekać, ale jest finał, dokumenty są i jak najbardziej Fundusz Inwestycji Samorządowych mógł zafunkcjonować, czyli specjalne rządowe wsparcie dla polskich samorządów. Program Tarcza dla samorządów jest wart w skali całego kraju 6 miliardów złotych. Gminy, powiaty i miasta mogą otrzymać z niego dotacje od 0,5 miliona do 93 milionów złotych. To wsparcie możemy przeznaczyć na inwestycje szeroko rozumiane, zarówno na nowe, jak i na trwające, o ile już tam nie pokryliśmy swojego wkładu własnego. Więc w naszym wypadku to może dotyczyć tych inwestycji, którymi tutaj straszono mieszkańców, że w przypadku braku kredytu lodowisko nie będzie wykonane, tudzież przebudowa ulicy Kwiatkowskiego, choć widzimy, że te prace tam trwają i wcale nie widać, żeby były zatrzymane. A prawda jest taka też, że w uchwałach przedkładanych radnym burmistrz wcale o inwestycjach nie mówił, tylko o spłacie zadłużenia i bieżącym deficyt. Samorządy od 27 lipca do 10 sierpnia mogą składać wnioski. We wrześniu te pieniądze zostaną przelane. Jest też jeszcze druga pula w tym Funduszu Inwestycji Samorządowych, drugie 6 miliardów złotych, gdzie to już nie jest rozpisane na poszczególne samorządy, tylko w trybie konkursowym można będzie zgłosić dodatkowe zadania inwestycyjne. No już na podstawie określonych kryteriów, punktów za tam różne rzeczy będzie można dostać dodatkowe środki na kolejne już inwestycje. Tu już nie ma określonych limitów, no trzeba tylko pokonkurować z innymi samorządami i tu też uważam, że burmistrz powinien po to spróbować sięgnąć, bo tu każdy grosz będzie ważny. Samorządy z powiatu dębickiego otrzymały łącznie 15 milionów złotych. Tarcza dla samorządów to także program wsparcia dla polskich małych i średnich firm, realizatorów zadań inwestycyjnych samorządów.